Cześć wszystkim. Robert Krajączyk, jestem fizjoterapeutą i trenerem przygotowania motorycznego z Poznania. Dzisiaj krótki filmik o wpływie mięśni zginaczy biodra, biodro wolędziowego, czyli mięśni lędziowych, większy, mniejszy, mięśnia biodrowego na odcinek lędziowy. Krótka anatomia. Mięsień lędziowy większy, lędziowy mniejszy. Przyczepy na odcinku lędziowym, trzone, wyrostki poprzeczne, przyczepy końcowe, kość udowa razem z mięśniem biodrowym, który przyczep się do talerza biodrowego, przyczep na wewnętrznej części kości udowej. Główne zadanie, zgięcie w biodrze, zadania pośrednie, stabilizacja odcinka lędziowego. Jego główny wpływ na odcinek lędziowy jest taki, że podczas ruchu odcinek lędziowy jest oparciem dla biodra i odwrotnie, jeżeli biodro jest ustabilizowane, mięsień powoduje ruch odcinka lędziowego. W dzisiejszych czasach często ten mięsień jest zaniedbywany, jego dysfunkcja powoduje bóle w odcinku lędziowym. Terapeuci i trenerzy teraz dużo skupiają się na jego rozluźnianiu i rozciąganiu. Tak jak widać na rysunku, jego przebieg jest od trzonów kręgów lędziowych przez wnętrze brzucha do kości udowej. Rzut z boku. Okay. Na szkieleciku jego nie mam, przyczepia się mniej więcej w tym miejscu. Okay. Wykonuję ruch zgięcia w biodrze. Dobrze? I jedno ćwiczenie na ten mięsień rozciągające, jedno wzmacniające. Przechodzimy sobie do klęku prostego. Ok, jedno nóż. Ustawiamy kolano pod biodrem. Okay. Ustawiamy miednicę, napinamy po mięsień brzucha, napinamy pośladek, delikatnie wysuwając biodro w przód. Okay. Na stabilnym tłowiu powinniśmy poczuć rozciąganie gdzieś w okolicy środka uda. Okay. Przytrzymujemy statyczne rozciąganie i luz, możemy odpuścić, możemy pogłębić pozycję, ewentualnie dodać jeszcze ruch ramienia, żeby naciągnąć całą taśmę. No, ćwiczenie aktywne. Najlepiej wziąć sobie dwie ruchki PCV, ewentualnie ścianę do oparcia. Teraz będziemy pracować nad tym samym mięśniem. To samo, stabilny tułów, napięty pośladek nogi podporowej, kijki wciśnięte w ziemię, wystawione na szerokość barków. Okay. Brzuch mocno, unosimy sobie nogę z przodu w dół. Jeszcze raz, wdech, wydech, brzuch, pośladek. Okay. Noga w górę, tułów stabilny i luz. Okay. Dwa ćwiczenia, jedno na rozciągnięcie przywróconego mięśnia, drugie na wzmocnienie mięśni osłabionych. Wasi trenerzy pewnie dobrze wiedzą, co z nimi jest nie tak.